Efekty. Logo Interreg Polsko-Slovensko sa objavuje na bielom pozadí. Kamera zachytáva panorámu horských ciest, stredoveký skanzen a univerzitu. A tým predstavuje efekty programu Interreg v oblasti cesty, dedičstvo a vzdelávanie. Vo filme sa objavujú fotografie objektov cestnej infraštruktúry, historické objekty a prírodné dedičstvo. Vo filme hovorí Rafał Balinský, riaditeľ odboru územnej spolupráce v Ministerstve fondov a regionálnej politiky. Jeho príhovor ilustrujú fotografie z reštaurovaných objektov Oravského etnografického parku, archeologického skanzenu v obci Třtinica, turistických chodníkov a ciest v Polsku a na Slovensku. Nasledujú zábery na Fakultu prírodných vied Slieskej univerzity, Múzeum tlačiarenstva v Novom Targu a radnice v meste Strumieň. Ďalšiu časť výpovede sprevádza sekvencia záberov s účasťou študentov gymnázia Antona Bernoláka v Námestove a objavujú sa zábery rodiča s dieťaťom, ako aj vybavenia pre handicapované osoby. Vo filme sa prihovára Leszek Buller, riaditeľ Centra európskych projektov. Výpoveď ilustrujú fotografie ciest, modernizovanej autobusovej stanice v meste Krosno, ako aj múzeí a kultúrnych pamiatok z územia slovensko-polského pohraničia. Potom sa ukazuje cestná infraštruktúra v regióne Prešov, Milúvka, Gorlice. Nasledujú zábery zo základnej školy v dedine Ivonič, kostola v Bardejove, cesty v dedine Kroščenko a ciest 542 a 543 na Slovensku. Na konci filmu sa zobrazuje logo Interreg Polsko-Slovensko na bielom pozadí. Interreg Polska-Słowacja. Efekty widoczne są zwłaszcza w takich obszarach jak dziedzictwo historyczne i kulturowe, transport i edukacja. Pogranicze to wyjątkowy zakątek na mapie Europy. Znajdują się tu liczne zabytki. 10 z nich znajduje się na liście dziedzictwa UNESCO. Mamy tutaj około 300 obszarów chronionych Natura 2000. To wszystko sprawiło, że zdecydowaliśmy się większość środków programu przeznaczyć na cel związany z dziedzictwem historycznym i kulturowym, ponad 100 milionów euro. Te środki pozwoliły nam odrestaurować liczne zabytki historii, pozwoliły nam stworzyć nowe szlaki rekreacyjne i wszystkie te inwestycje przełożyły się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Dzięki funduszom europejskim powstały także nowe połączenia drogowe, poprawiające dostępność dla mieszkańców, turystów. Mamy w gronie beneficjentów organizacje pozarządowe, instytucje nauki, szkolnictwa, instytucje kultury. Najliczniejszą grupą są samorządy terytorialne. Dostrzegamy olbrzymi potencjał zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym pogranicza. Chcemy jednocześnie wykorzystać kreatywność młodych i aktywizować starsze grupy pokoleniowe, a także osoby z niepełnosprawnościami. Te działania, te partnerstwa, które się tworzą podczas realizacji projektów, stwarzają taką możliwość rozwoju infrastruktury, rozwoju turystyki, rozwoju działań, które mają na celu spopularyzowanie chociażby kultury obydwu społeczności, obydwu państw. Te dwa państwa, dwa kraje mogą się pochwalić swoim dziedzictwem kulturowym, swoją tradycją, swoimi zabytkami. Możemy realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, które w danym regionie są bardzo potrzebne. Na przykład inspekcje czy służby mogły współdziałać na terenie państwa sąsiedniego, tak aby pogotowie mogło przyjechać, bo będzie bliżej na przykład do Polski albo z Polski do Słowacji, żeby tak naprawdę to wszystko ułatwiało to funkcjonowanie, życie wspólnotą lokalnym w terenach transgranicznych. Instytucje nauki stworzyły nową ofertę kierunków kształcenia dla studentów, ale także mieszkańcy mieli możliwość udziału w innych inicjatywach związanych z dokształcaniem, zdobyciem nowych umiejętności. Możemy budować w ramach programów transgranicznych Interreg.